problemach ekologicznych, o potrzebie troski o nasz wspólny dom, ziemię, wołamy o przyspieszenie prac, bo za niedługo w grudniu szczyt klimatyczny w Katowicach, gdzie mogą wybrzmieć postulaty o dekarbonizacji, odwęglowieniu źródeł energii. Tymczasem wiemy, że węgiel odpowiedniej jakości energetycznej i odpowiednio spalany jest źródłem czystej energii. Bracia, w tych działaniach nie możemy się oglądać tylko na innych. Wszystkim nam potrzeba ekologicznego nawrócenia, bo wszyscy czasem mniej lub bardziej świadomie przyczyniamy się do małych katastrof ekologicznych. Mam nadzieję, moi drodzy, że wkrótce także w tej dziedzinie troski o nasz wspólny dom ziemi, o czystość powietrza, że będziemy mogli cieszyć się zwycięstwem, podobnie jak to się stało w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. Stało się to również dzięki Wam, dzięki Solidarności z Solidarnością, wyrażonej podpisaniem podpisów i tym ciągłym wołaniem u Matki Bożej Piekarskiej o niedzielę wolną i naszą. Bogu niech będą dzięki. I Wam też, drodzy bracia. Przyjęty w sprawie został ustalony kalendarz, kiedy te ograniczenia będą dotyczyły wszystkich niedziel i społeczeństwo odzyska niedzielę. I w tej sprawie nie ulegniemy korporacjom sieci handlowych, które usiłują ominąć stanowione prawo. Polska nie może pozwalać na to, aby lekceważono państwo prawa. Setki tysięcy zatrudnionych, zwłaszcza kobiet, nie muszą w niedzielę pracować. Mogą odpocząć i być dla rodziny. Zauważamy, jak dwie wolne od handlu niedzielę. Zmienia się styl życia. Uczymy się na nowo świętować i być dla siebie, przeżywać to, co jest treścią hasła metropolitalnego święta rodziny, rodzina, radość, miłość. Drodzy, modlą się z nami prawnicy z Ordo Iuris. Oni stanowili zaplecze prawnicze zmagania o ograniczeniu handlu w niedzielę. Bracia, dziękujemy i podejmujemy następne wyzwania i sprawy ważne dla naszego społeczeństwa i kraju.